Święto Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej po raz pierwszy ustanowił minister spraw wojskowych Stanisław Szczeptycki. Święto Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej po raz pierwszy ustanowił minister spraw wojskowych Stanisław Szczeptycki rozkazem z dnia 4 sierpnia 1923 roku. Obchodzono je już od 1947 roku, kiedy to ówczesne władze ustanowiły Dzień Wojska Polskiego w dniu 12 października na pamiątkę chrztu 1. Dywizji Pancernej imienia Tadeusza Kościuszki pod Lenino. Po upadku komunizmu w latach 1990-1991 Dzień Wojska Polskiego obchodzono dnia 1 maja, aby w roku 1992 ostatecznie przenieść je na 15 sierpnia. Święto to przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, ponieważ 15 sierpnia jest również liturgicznym świętem wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Obchody w łasku rozpoczęły się mszą świętą w kościele garnizonowym. Po Eucharystii wszyscy udali się na plac 11 listopada, gdzie po złożeniu meldunku przez dowódcę garnizonu łask podniesiono flagę państwową oraz odegrano hymn państwowy. W dalszej kolejności odczytano apel pamięci i oddano salwę honorową, a na zakończenie odbyła się uroczysta defilada. Thank you.